Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie Kosmo z tej strony I dzisiaj o dziwo nie Simsy Ale coś bardzo podobnego, bo Paralives Czyli właśnie gra, która No można powiedzieć jest podobna W zamyśle do Simsów, słuchajcie Już kiedyś, kiedyś temu nagrywałem wam O Paralives w tamtym roku I właśnie to były takie pierwsze informacje Szczątkowe, pokazujące Te pierwsze filmiki z Paralives Wtedy już wiele osób przewidywało Że będzie to dosyć duża konkurencja Dla The Sims, ja podchodziłem do tego sceptycznie. To była wtedy jeszcze gra, która była tworzona przez jedną osobę. Teraz wiem, że ten team się sporo rozrósł i jest już kilka osób, które nad tą grą się jakby, wiecie, pracuje. Więc opowiada się to coraz, coraz lepiej i coraz więcej filmów wychodzi właśnie pokazujących możliwości tej gry i robi się tak naprawdę coraz, coraz ciekawiej i wydaje mi się, że może tutaj dochodzić dla nas duża konkurencja, a w szczególności właśnie dla gry The Sims. A ja uważam, że zdrowa konkurencja y, bar bardzo motywuje i to jest chyba właśnie to, co teraz w grze The Sims jest potrzebne, słuchajcie. I pojawiło się sporo filmików, bo my widzieliśmy tylko ten i ten, a jest ich teraz naprawdę dużo. Obejrzyjmy sobie wszystkie, bo jest naprawdę co oglądać, słuchajcie. Zacznijmy sobie od filmiku z tworzeniem parcel. Proszę bardzo, mamy pierwszy filmik z tworzeniem parcel, są pokazane ceny i to, jak parcele w danym miejscu mogą się rozbudowywać, także zobaczmy sobie to szybko. Trzeba też zauważyć tutaj, że jak widzicie, tak się tworzy właśnie parcele, że ta grafika jeszcze tutaj wygląda taką mega komiksową, co jest nie najgorsze, ponieważ jest dosyć ponadczasowa, słuchajcie. To mi się nawet podoba. Natomiast ta grafika w przyszłych filmach naprawdę dużo, dużo się zmieni, zresztą jak sami to zobaczycie, bo tutaj no to tak trochę może przypomina to takie City Skylines. No ale pewnie dlatego, że to jest po prostu tworzenie parcel, słuchajcie. Kolejny film to biurko, który, w którym jakby w tym filmie pokazane jest to, jak można rozszerzać, stakować i w ogóle obracać obiekty. To jest też bardzo fajne i zobaczcie na tą grafikę, która tu występuje i porównajmy ją sobie później z filmami, które dochodziły trochę później i zobaczcie, jak ta grafika się zmieniła. Spójrzcie sobie na to, to biurko. Można je sobie rozciągać w dowolną po prostu stronę, zmieniać różne właśnie tutaj jakby te szafki, które są z różnej strony, one mogą być. Tak może sobie w ogóle lampę. Nie ma w ogóle żadnych kratek, czyli jakby kratki nie istnieją tutaj w Jestem ciekawy, jak to w ogóle działa, że kratki nie istnieją, no bo ten grid jest jakby potrzebny, żeby te parafolki, bo tak się nazywają właśnie tak jakby ludzie, którzy są w tej grze, jeszcze chyba nie przedstawieni z tego co wiem, no ale jak oni będą z tego wszystkiego korzystać, no bo jak widzicie to wszystko można tak customizować, więc jak to ma tak naprawdę działać, jestem ciekawy, bo no widzicie jak to wygląda. Proszę, można sobie postawić laptopa, monitor, drugi monitor, to jest wszystko no cudownie wyglądające, prawda? Tak wygląda efekt końcowy, czyli no pierdółki można tak w sumie w filmach stawiać i można takie rzeczy robić, ale nie tak, wiecie, bez kodów, modów i różnych takich innych rzeczy. Kolejny film, który wam pokażę, przedstawia tworzenie łóżek, które można rozszerzyć na naprawdę ogromną ilość. Jak te parafolki mają właśnie, słuchajcie. Na tych łóżkach leżeć, jeżeli one się tak rozszerzają. To jest dla mnie wielka zagadka, jak to ma być stworzone. Można stworzyć sobie piętrowe łóżko, jak chcemy wysokie, czyli nie będzie wchodzenia pod drobince, no bo raczej byłoby to za trudne do stworzenia. Tak mi się wydaje. Można sobie zrobić, proszę, samemu łóżko piętrowe. Sims 4 Country Late po prostu, no autentycznie. Tutaj mamy filmik wersję Halloween i widać, że ta gra jest komiksowa. No nie porównujmy sobie grafiki z Simsów 4 do tego, do tych roślin, które tu mamy i tak dalej. Natomiast spadają liście, na przykład, więc może jakieś pory roku będą od razu wbudowane. Na pewno, jak mówię, grafika jest dużo, dużo bardziej komiksowa od tego, co widzimy w Simsach 4 nawet, więc to nie wszystkim osobom musi się podobać. Natomiast, słuchajcie, mi miło to wygląda dla oka, jakby mi to nie przeszkadza, zupełnie szczerze. Przejdźmy teraz do filmiku z cmentarzem, tutaj widać, uu jest głośny, widać, że no te rośliny są średnio wykonane, natomiast trawa nie jest wcale brzydka, można sobie wpisać epitafium i jest nawet, są zjawiska pogodowe, jak widzicie, no bo mamy burzę, deszcz yy, i ten deszcz nie jest narzucony na ekran, bo widać, że on tam gdzieś dalej pada, słuchajcie, więc tak, tak mi się wydaje, że to nie jest efekt raczej narzucony na ekran, więc ten deszcz chyba jest po prostu zrobiony. No tak to wygląda, jakby tam trochę dalej, w oddali padał, nie? O, i mamy... I tutaj zaczynają się filmiki, z których ja naprawdę widzę tą przemianę, która w pewnym momencie się przytrafiła. Zobaczcie, jak ta kuchnia cudownie wygląda. To jest jakby no. jak Sims autentycznie, tylko w troszeczkę bardziej, jak mówiłem, komiksowej jakości. Zobaczcie, jak. Te rzeczy się łączą, co można robić, jak można rozszerzać różne rzeczy, jak można je zmieniać. I jeszcze wiadomo będzie, że raczej będzie tutaj koło kolorów, więc to wszystko będzie można sobie kolorować, nawet można sobie zmienić klamki na różne. No, ma to ogromny, ogromny potencjał, słuchajcie, proszę bardzo, zobaczcie, mamy kolorki przeróżne do wyboru, oczywiście słocze, ale mamy też to. No właśnie, czyli koło kolorów, którym możemy zmieniać sobie wszystko i, no jak widać, to działa i działa to mega płynnie. Miejmy nadzieję, że tak będzie to działało, jak gra już wyjdzie. Kiedy wyjdzie? Nadal nie wiadomo. Proszę, nawet możemy sobie położyć indukcję. Co prawda, ona się troszeczkę griduje do tej szafki, więc to mnie pociesza, więc ci parafolkowie będą mogli jakoś sobie to ruszać tam, no nie? Bo jak to już się griduje, ona nawet może kolory światła zmieniać. Wow! Ale rzeczy się tu dzieją. Także jak ta kuchenka się griduje, to daje mi właśnie jakąś nadzieję na to, że faktycznie to będzie działało jako, słuchajcie, gra. O, i mamy nawet piękny obiad stworzony. Jest kurczak. Kolejny film to film świąteczny i tutaj właśnie pokazane jest, że mamy radyjko. Cudowne po prostu, mamy choinkę, można sobie rozszerzać prezenty jak chcemy, słuchajcie, zobaczcie. No to też mnie napawało dużym optymizmem, bo wygląda to naprawdę mega dobrze. No jakby po prostu zupełnie szczerze powiem wam, że jestem zaskoczony, tylko zastanawiam się, jak będzie wyglądać, jakby tryb wyboru rzeczy, bo tutaj to wygląda tak, jakby właśnie twórca tego filmu wybierał, no nie wiadomo, skąd te rzeczy. I nadal jakby nie mogę tego rozwiązać. Jak to? Działa. I dużo, właśnie, osób wtedy myślało, że jest to właśnie po prostu jakaś animacja zrobiona, ktoś umie się dobrze bawić w animowanie filmów, no i to wszystko jest jedną wielką animacją. Czy to jest animacją? No nie wiem, w sumie. Wygląda mi to na grę, słuchajcie, nie wiem. I tak to wszystko wygląda. Mega fajnie, świątecznie. I teraz przechodzimy do trybu tworzenia parafolka. Tak on będzie wyglądał. Mamy na razie, co prawda, manekinę, ponieważ właśnie ludzie jeszcze w tej grze, co będzie pewnie dosyć ważnym aspektem i jakby wygląd postaci nie został jeszcze ogłoszony. To jest myślę, że jedna z priorytetowych właśnie rzeczy dla twórcy i cały czas jest mowa o tym. Nadal, z tego co wiem, jest jakby już to w planach ogłoszenia jakiejś e, tych postaci, ale jakby ja uważam, że lepiej gdyby zostało to dopracowane nadal. O Boże, no zobaczcie, mamy wybierany paterny, których pewnie będzie mógł mogło być więcej w przyszłości. No i oczywiście cały, całą paletę kolorów, którą można sobie zmieniać dokładnie tak jak je chce. Nawet mamy kod koloru danego, więc pewnie będzie można go wpisać i będzie można robić identyczne kolorowo rzeczy, także no, mega świetnie to wygląda. I tu już mamy duży spoiler, bo mamy Pierwsze, że tak powiem Podejście do człowieka No te słuchawki to jeszcze jakieś akcesoria, tak? Ale tutaj mamy już pierwsze podejście Do postaci, ponieważ widzimy jak będą wyglądać Włosy i są to włosy Takie komiksowe, no powiedziałbym, że trochę w stylu The Sims 4, co prawda Nie wyglądają one wcale źle A patrząc na to jak um, działają twórcy Modów w Simsach 4 to nie obawiam się wcale O włos w Paralives, ale no wygląda Co naprawdę fajnie, jakby Można kolorować różne kosmyki, można różne robić i te włosy jednak mają jakieś pasma, mają jakieś, słuchajcie, no, no wyglądają inaczej niż w The Sims 4, to na pewno, to musicie mi przyznać i są na pewno, na pewno ciekawe i myślę, że to jest dobra jakby baza do tego, żeby te włosy stworzyć. Jakby, gdy zobaczyłem ten filmik po raz pierwszy, to mega mnie to zachęciło. No mają coś w sobie te włosy, są inne od The Sims 4, nadal są komiksowe, ale mam wrażenie, że jest duży potencjał na zrobienie czegoś ładnego, zresztą spójrzcie na włosy, które zostały stworzone na początku The Sims 4, a na te, które dochodzą w rozszerzeniach teraz, to też jest wielka przepaść, one mają zupełnie inną jakość. No i mamy ostatni filmik, który musimy przejść tak naprawdę po kolei, bo tutaj to się, słuchajcie, sporo wydarzyło, jest to filmik o mieszkaniu... Megi. Zobaczcie sobie, co mamy tutaj. Pierwsza rzecz, okna dachowe, które mają, jeszcze tutaj są okna, takie naścienne, pięknie to wygląda. Zupełnie już inna jakość tych obiektów, dużo, dużo lepiej to wygląda, nawet drzewa wyglądają trochę lepiej. Mamy teleskop mały, pięknie to wygląda, mamy jakiś tutaj układ planetarny, tak to trochę wygląda, to pewnie jest jakaś lampa. Mamy Tutaj teraz widzicie sypialnię, czyli jest jakaś szafka, są jakieś kwiaty, kaktusy, jest jakiś plecak, jest łóżko, są różne pierdółki tutaj, jest taki jakby parapet trochę, można powiedzieć, dywan, wszystko. Pięknie odbijające się światło tutaj, piękny cień od tych właśnie, od tego dachu, okna dachowego, no wygląda to super. Dalej co mamy? leżące stanik w ogóle, to też mnie zachwyciło. Mamy leżące stanik, dalej mamy taką na schodach, można powiedzieć, półkę wydłużaną tak jak chcemy, poustawiane jakieś różne rzeczy na tej półce. No, super to wygląda. Tu jakieś poduszki w ogóle na schodach, świnkę, skarbonkę. Jakieś kwiatki, co mnie zachwyciło, rower. Czyli będą być może rowery, może to nie jest dekoracja, słuchajcie. Mamy rzeczy dla zwierząt, miski. Także to też jest ciekawa opcja. Piękne, spadające, zwisające kwiaty, czego też mi w sumie w Simsach 4 brakuje. Dalej, piękny kwiat, tutaj coś pięknej tekstury. Kuchnia, taka niby zwykła, ale nadal ma coś w sobie. Drapak dla kota, czyli zwierzęta, zresztą zwierzęta już było od samego początku potwierdzone. Neon, który odwydaje piękne światło i pięknie się wszystko świeci. Tak mega klimatycznie to wygląda, słuchajcie. Bardzo ładnie zrobione cienie i tego wszystkiego, więc powiem... I uwaga! Zapowiedź człowieczka, który tu sobie stoi i coś robi. Widzicie, to Pije sobie kawę. No, ten człowiek, który tutaj jest, ta postać, wygląda dobrze. Tu mam jakiś wiszący fotel, słuchajcie, tu jakiś zestawiony talerz, tu jakąś myszkę, kanapę, słuchajcie, narożną, telewizor. Tutaj nawet mega podobny do tego ze stylu dawnych lat globus, z którego możemy sobie wyciągnąć alkohol, słuchajcie. I tu jakaś pewnie łazienka, do której możemy wyjść. No i antresola, taka w ogóle tutaj zrobiona, więc wygląda to mega, mega ślicznie. I Słuchajcie, widzicie? Latające w sensie działające, oddziałujące na wiatr zasłonki. Takie coś mieliśmy w Simsach 2 chyba. W Simsach 4 tego nie mamy. Nawet oddziałuje na wiatr ten fotel. No, nie powiecie, że nie jest to interesujące i że nie jest to ciekawe. Naprawdę te filmiki napawają optymizmem. No i czas chyba przejść do takiej mojej małej opinii. Słuchajcie, co sądzę o Paralives? Pamiętajcie o tym, że to jest gra indie. Co znaczy, że gra jest indie? To znaczy to, że gra jest tworzona przez jedną osobę albo przez mały zespół. To znaczy to, że naprawdę tych osób jest mało i naprawdę te osoby wkładają w to całe serce, ponieważ obecnie utrzymują się oni stworzenia tak naprawdę tej gry. Na ten moment ym, jest tam i jakaś ilość patronów i na ten moment zarabiają oni wszyscy razem około 8000 dolarów. Nie jest to mała suma, tak mi się wydaje, poświęcenie się temu, ponieważ jakby to ich utrzymuje. To jest mega świetne i mogą się w pełni temu poświęcić, nie muszą szukać innej pracy. Ale chyba nadal trzeba pamiętać o tym, że pracują nad tą grą trzy osoby, a nie tyle, ile w EA. I nie możemy oczekiwać od tej gry za dużo. Na razie wygląda to bardzo dobrze, ale pamiętajcie, że cały czas widzimy trybu budowania i jakieś szczątki trybu tworzenia tego para folka, tak? Nadal jest do stworzenia cały gameplay. Nadal jest do stworzenia wiele grup wiekowych, prace, jakieś rozrywki. Nadal jest tutaj naprawdę wiele rzeczy, które trzeba zrobić i nie sądziłbym, na, jakby nie nastawiłbym się na to, że ta gra podbije themesy. Może być ta gra zagrożeniem, może to być stryczek w nos dla EA w stylu ogarnijmy się, bo faktycznie ktoś robi coś, co może nam podebrać kilka Procent naszych graczy i chcemy zrobić coś, żeby naszą grę po prostu ulepszyć. To byłoby mega fajne, bo jak mówiłem, zdrowa konkurencja dla The Sims jest potrzebna przez 20 lat. Ta gra nie miała żadnej konkurencji. I chyba powinna się to w końcu zmienić. Ja jakby jestem za tym, ponieważ, no jak mówię, zdrowa konkurencja jest dobra, ale nie nastawiłbym się na cuda, jeżeli chodzi o Paralives. Miło się to zapowiada, ale to jest nadal gra, która jest Nie stry... wiecie, no wygląda to ładnie, ale to jest gra, która jest nadal w bardzo wczesnym etapie rozwoju swojego. Mamy pokazywany cały czas trybu budowania, ponieważ najprawdopodobniej nic innego nie mogą nam oni pokazać. Jest ten tutaj człowiek, który widzicie, jego cień. Faktycznie ale no to nadal jest mało. Kiedy zostaną oni pokazani? Nie wiemy. Czy będziemy zadowoleni z, wy z ich wyglądu? Nie wiemy. A co z całym gameplayem? Tego też nie wiemy. Ta gra będzie się rozwijać, jakby wiem, że ta gra jest realna, ufam tym osobom, które to tworzą, natomiast kiedy to wyjdzie, kiedy będziemy mogli w to zagrać, czy będzie to miało ręce i nogi, czy to wszystko będzie jakby ze sobą współgrało, nad tym bym się jeszcze zastanowił, bo na razie wygląda to pięknie i cudownie, ale... The Sims 4 według mnie też wyglądało pięknie i cudownie, a na początku no było dosyć wybrakowane, a nadal pracował nad tym naprawdę bardzo dużo osób, a nad Paralyze pracują ile? Trzy? Cztery? Nie da się tego zrobić szybko, nie da się zrobić tego idealnie, bo to jest za mała liczba osób po prostu na tak wielki projekt. Ale pamiętajcie, że ja mogę się mylić i to może być duży błąd z mojej strony, że coś takiego mówię, być może będzie to coś cudownego i faktycznie to hypowanie takie i to całe nastawienie takie bardzo pozytywne ludzi do tej gry może mieć jakiś sens, słuchajcie, także ja nie przekreślam tej gry w ogóle, jestem bardzo podekscytowany tym, że od takie coś wychodzi i bardzo kibicuję, sam nawet zostawiłem właśnie Alexowi dolarka na to, żeby tam jakoś się rozwijał, bo no uznałem, że to jest takie całkiem fair w stosunku do niego, niech ma, dolar to jest... Cztery, coś złotego, a być może jakby przyczyni się do rozwoju tej gry. Także jestem ciekawy Waszych opinii. Czy ta gra ma szansę zgnieść The Sims? Czy byście w ogóle chcieli w tą grę zagrać? Czy macie jakby chęć zmienić coś, zobaczyć jakąś taką zmianę, zobaczyć inną stronę Simsów? W sensie. Może nie Simsów. In, podobną grę do Simsów, grę też właśnie sy symulator życia, trochę można powiedzieć. Także jestem ciekawy. Napiszcie mi w komentarzu, czy w ogóle interesujecie się tą grą. Być może macie więcej informacji ode mnie i być może ja czegoś nie wiem. Ja bazuję raczej na filmikach które są wstawiane, tych takich oficjalnych, a nie mam tych takich, wiecie, informacji z Twittera czy z Discorda, chociaż jestem na tym Discordzie Paralives i tam są jakieś, wiecie, tematy omawiane. No natomiast jestem nastawiony sceptycznie, ale ja jestem trochę podekscytowany, tak bym to nazwał. Słuchajcie, czekam na wasze opinie. Napiszcie, czy wiedzieliście o tej grze, czy oglądaliście mój poprzedni film, jeżeli nie, to czy jesteście podekscytowani. Także dajcie znać, słuchajcie. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia wam i cześć!